Pewien przyjaciel poprosił mnie o to, żebym mu odpowiedział, czy King James jest oparta na Textus Receptus oraz czy Biblia Gdańska jest oparta na Textus Receptus. I ponieważ każda sprawa ma być oparta na dwóch lub trzech świadkach, pokażę dwa wersety, albo w zasadzie trzy wersety, które pokazują, że King James nie jest oparta na Textus Receptus i pokażą, że Biblia Gdańska też nie jest oparta na Textus Receptus. Pamiętajmy, wystarczy dwóch świadków, żeby to udowodnić. Pierwszym świadkiem jest Galacjan, 3 rozdział, 26 werset. Galacjan, 3 rozdział, 26 werset, według King James Version, czyli Authorized Bible, Authorized Version z 1611 roku, jak widać jest: For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. Czyli jest tutaj słowo children, dzieci. Dzieci po grecku to nie jest słowo syn. Biblia Gdańska prawidłowo oddaje Galacjan 3:26, albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie, ale tutaj widać, że King James nie jest oparte na Textus Receptus. Popatrzmy, Scrivener Textus Receptus. Pantes gar hiu theu este dia tes pisteos en Christo Jesu. I tutaj mamy hiu, hioi, czyli synami. Hioi, czyli synami, nie dziećmi, nie children, jak ma Biblia King James Version, dlatego że King James Version nie jest oparta na Textus Receptus. Biblia Brzeska ma prawidłowo synami Bożymi. Stefanus Textus Receptus, bo Textus Receptus nie jest jeden, jest 30 wzajemnie sprzecznych Textusów Receptusów, o których ja wiem, a o ilu nie wiem, to nie wiem. I w żadnym znanym mi Textus Receptusie nie ma wersji dzieci. I tutaj też mamy Pantes gar hioi theu este dia tes pisteos en Christo Jesu. Czyli widać, że dokładnie tak samo jak w Scrivenerze. Także mamy Family 35, czyli rodzina 35, to jest z kolei bizantyjski tekst. I tutaj widzimy, że to jest dokładnie tak samo. Hiu, hioi, hioi, pantes gar hioi, theu este diates pisteos en Christo Jesu, czyli hioi, synami. I mamy jeszcze zrewidowaną Biblię Gdańską, czyli przekład Bolesława Goetze. I tutaj, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. I także mamy bizantyjski, większościowy tekst. Pantes gar hioi theu este diates pisteos en Christo Jesu. Czyli widać, synami hioi, nie dziećmi, jak ma King James, dlatego że King James ma tyle wspólnego z Textus Receptus, co świnka ze świnką morską, czyli nic nie ma wspólnego ani z morzem, ani ze świnką, a nazwa jest jak najbardziej nieuzasadniona i nieuprawniona, bo King James nie ma nic wspólnego z Textus Receptus. Kolejny fragment, który pokazuje, że King James nie ma nic wspólnego z Textus Receptus, jest to już drugi świadek, który pokazuje nam w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 12 werset. I tutaj możemy zobaczyć: But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God,
even to them that believe on his name. Czyli tutaj jest, aby się stali synami Bożymi. Podobnie ten błąd ma Biblia Gdańska. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Bizantyjski tekst ma osoi de elabon auton edoken autois exuisian teknateu genestchaitois pisteuousin eisto onoma autu. Czyli widzimy tekna, dziećmi, tekna. Nie chujoi, tak jak widzieliśmy synami, by było po grecku, a tekna, czyli majority, czyli większościowy tekst bizantyjski ma tekna. Scrivener textus receptus ma tekna. Osoi de elabon auton edoken autois exusian tekna teu genestai tois pisteuousin eisto onoma autu. Czyli widzimy tutaj także jest tekna. Tekna teu i to jest dokładnie tak samo wygląda ten werset. Nie ma tu żadnej rozbieżności. Biblia Brzeska ma, też widzimy, błąd. Synmi Bożymi, tak? Czyli synami Bożymi. Czyli ten błąd pokazuje, że Biblia Brzeska także nie jest textus receptus. Stefanus textus receptus ma dokładnie tak samo osoi de elabon auton edoken autois exusian tekna theu genestai tois pisteuousin eisto onoma autu. Widać, że to jest dokładnie tak samo wygląda werset, czyli Stefanus textus receptus też nie ma tutaj chujoi, tylko tekna. Także grecki Nowy Testament według Family 35, według rodziny 35, to jest także, widać, osoi de elabon auton edoken autois exusian tekna teu genestai tois pisteusin eisto onoma autu tekna teu, czyli dziećmi. I przekład Bolesława Goetza, lecz tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię. To jest wydanie, które wydaje też Trinitarian Bible Society, które jest wydawcą również Scrivener Textus Receptus, więc to jest, widać, dziećmi i tekna teu. A więc widać, że mamy drugi dowód drugiego świadka i to w bardzo ważnym wersecie dotyczącym naszego zbawienia, że King James nie ma nic wspólnego z Textus Receptus. Można opowiadać różne bajki, ale ta bajka, że King James ma cokolwiek wspólnego z Textus Receptus, powinna być zapomniana, bo jest po prostu głupią bajką. Tak samo widać, że Biblia Gdańska nie jest tłumaczona z Textus Receptus, choć tu mamy dopiero pierwszego świadka. Kolejny przykład to przykład z Hebrajczyków, 10 rozdział, 12 werset. King James, but this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God. Tutaj King James dodaje słowo człowiek. Człowiek, którego nie ma w oryginale. I tutaj jest wyraźnie widać autos de mian hyper amartion prosenenkas tchysian eisto dienekes ekathisen en dexia tu tcheu. Czyli widać wyraźnie, że człowiek, słowo man, jest tu nieuzasadnione, nie pochodzi z Textus Receptus, bo w Textus Receptus też go nie ma.
słowo człowiek to jest antropos, łatwo byłoby je zauważyć, albo aner chociaż. Autos de mian hyper amartion pro se nenkas tchysian eis to die nekes ekat hisen en dexia tu teu. Widać, że jest textus receptus identyczny z bizantyjskim, większościowym tekstem. Także Biblia Brzeska nie ma człowieka, ale ten, sprawiwszy jedną ofiarę za grzechy wieczne, siedzi na prawicy Bożej. Ale ten rzymskokatolicki, znaczy w zasadzie katolicki przekład, jakim jest King James, musi mieć, że to człowiek złożył ofiarę, no bo to msza jest składana przez człowieka i na rozkaz człowieka, według teologii rzymskokatolickiej, Jezus ma obowiązek przyjść na ziemię i wykonać, więc człowiek składa tą ofiarę. Natomiast my wiemy z Biblii, że to Bóg złożył doskonałą ofiarę z Pana Jezusa. Natomiast King James musi tu zbawienie z działalności człowieka wprowadzić, bo jest po prostu taka potrzeba katolickiego zamawiającego, który tą właśnie wersję tutaj nam zaproponował. Widać, że nie jest to z textus receptus Stefanusa, tak? Bo widzimy autos de mian hyper amartion pro senencas tchysian eisto dienekes ekat hisen en dexia tu teu. Czyli widać wyraźnie, jest dokładnie tak samo zbieżne z bizantyjski, Scrivener, Stefanus, textus receptus. Także rodzina 35, autos de mian hyper amartion pro senencas tchysian eisto dienekes ekat hisen en dexia tu teu. Czyli nie ma w ogóle uzasadnienia, nawet rękopisy nie są ze sobą tutaj w żaden sposób rozbieżne. Więc nie ma powodu, z jakiego powodu wstawiono man, poza religijnymi powodami, poza tekstem. Widać wyraźnie, że King James, mamy trzeci dowód, nie ma nic wspólnego z textus receptus. Jest to całkowicie ludzka fantazja tłumaczy. I przekład Bolesława Goetze, lecz on, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga. On, czyli Bóg, Pan Jezus Chrystus, jest jedynym prawdziwym Bogiem i wyraźnie dodawanie tutaj słowa człowiek ma na celu pokazanie, że kapłan, który jest człowiekiem, ściąga w czasie mszy Pana Jezusa na ziemię i każe mu się przemienić w opłatek i potem ludzie go zjadają. Jak już zakończy się msza, to wtedy ten człowiek, złożywszy tą ofiarę, odsyła Jezusa z powrotem do nieba, według tej teologii, która stoi za King James Version. Więc tutaj jednoznacznie widać, że nie mają żadnego szacunku do tego, co jest w oryginale, tylko dodają swoje ludzkie fantazje. Jeżeli będziecie zainteresowani w dalszym ciągu takimi ciekawostkami, to zadawajcie pytania. To jest odpowiedź na pytanie, które ktoś mi zadał. Dlaczego uważam, że King James ani Biblia Gdańska nie ma nic wspólnego z textus receptus? Mamy tutaj trzech świadków i myślę, że każdy, kto chce uczciwie, niech sobie przewertuje, porówna sobie textus receptus z swoją, czy to gdańską Biblią, czy King James, i niech sprawdzi, że to jest kłamstwo, które ma króciutkie nóżki, że rzekomo King James ma cokolwiek wspólnego z textus receptus. Ma mniej wspólnego niż z Nestle Alandem. Tak widać, że w kluczowych miejscach odchodzi od textus receptus i żeby pokazać, wezmę na przykład Nestle Alanda. Tutaj Nestle Aland. I proszę zobaczyć sobie. Nestle Aland.
jest dokładnie taki sam jak Textus Receptus w tym miejscu. Tylko King James się odchyla od zarówno Nestle Aland, jak i Textus Receptus, bo jest to celowa działalność autorów tego przekładu, który nie ma nic wspólnego z Textus Receptus, co należało udowodnić. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.